Siemanko, z tej strony Brutus. Dziś chciałem omówić ten oto zżynka nóż. Nóż pod tytułem Sanremo 910+. Jego nazwa jest tu. I widać ten plus. Ok. I każdy powie, no przecież już robiłeś Reckę Landa. Ale to nie jest Land. To jest pierwsza wersja. Jak to pierwsza? No, właśnie. Oczywiście duże ogromne podobieństwo do Sebenzy widać. Widać, że to jest taki Sebenzoid, czy też Sebenzoid z Linerlockiem. Mówiłem o tym w unboxingu, ale powtarzam różnicę. Kołki są inne i tu się wykręca kołek. Można go sobie wykręcić. Stal jest ta szwedzka 12C27 Sandvik. Zobaczcie, jaki fajny stonewash, też zbliżony do Sebenzy. Szlif wklęsły, zbliżony do Sebenzy. Inaczej jest montowany klips niż w Landzie. To taka różnica dodatkowa. Tutaj jest to inaczej zrobiony ten listek. Śrubki są mniejsze. I uwaga, bo to najważniejsze, rozmiar jest większy. Ten nóż jest większy nawet od rata. Głowni ma 9 cm z kawałkiem, tak 93, a ostrego 9, a długość całkowita 21 i też 3 mm. I zobaczcie, taka kosa, a waga niezbyt duża jak na tak duży nóż. 133. Tutaj też nie ma wyoblenia na grzbiecie, jak widzicie. Reszta to już same podobieństwa chyba. Zobaczcie sobie, jak bardzo zbliżony jest kształt głowni do głowni Sebenzy. Jest to, jedni mówią drop point, inni mówią clip point, bo stąd ten dotąd się ten klip zaczyna. W sumie obojętne mi to, jak to mówi, ja myślę, że to jest drop point. Z fajnym, dużym brzuszkiem, który można wykorzystać do cięcia. Ta stal to wiadomo, no jest to stal, fajna jest ta stal. No. W sumie, no co, no, to jest podobna do 8CR 13 MOV, tyle że jest bardziej, lepiej nierdzewna. Może troszeczkę, tam w tabeli to one podobnie wyglądają. Rękojeść bardzo wygodna, chociaż i gruba. No właśnie, może porównajmy go sobie na początek, jeszcze nie na początek, bo to już trzecia minuta, a to więc zróbmy sobie jakieś porównanie. Więc rzucę tutaj Benchmade Bugout. Jak widzicie, Bugout się tutaj bardzo skarłowaciał przy tym nożu. Jeszcze bardziej skarłowaciej oczywiście Victorinox Cadet. Prawda? Ale zobaczmy sobie, jeśli chodzi o głownię, i to jest właśnie sprawa tych dużych, powiedzmy, noży, tak? One są duże, a tej głowni to zyskuje się przeważnie tak, jeszcze zobaczmy na ostre, to przeważnie tak centymetr lub trochę ponad centymetr. No oczywiście tutaj zobaczcie, pełne stalowe linersy są, na dodatek one są powycinane, przynajmniej ten jeden jest powycinany, tak jak widzicie, ten od liner locka nie jest powycinany. Więc liner lock odsuwamy na bok, nóż sobie odblokowujemy. Nóż chodzi, nie ma jakiejś tam gładkości, ale no jest poprawnie może, tak bym powiedział. No nie jest jakoś tam super sztywno też, bez przesady. Całkiem fajny jest ten nóż, w sensie takim, że nieźle udaje drogi nóż. Może tak powinienem powiedzieć. No kształt jest i ogólnie design no, jest zapożyczony, że tak się wyrażę, tak zapożyczony. Ten nóż był reklamowany przez firmę Militaria jakieś 6-7 lat temu. U nich można było go kupić, czyli jeszcze zanim Landy stały się popularne. I tak naprawdę no, tu nie ma na co narzekać. No, to jest sprawdzona konstrukcja. Tu tak jak zacząłem wtedy mówić, ta rękojeść to jest chyba naprawdę G10, tylko że bardzo śliskie, więc trakcji jakieś tam super nie. Ale za to
Nie ma tutaj też jakichś takich prześwitów, o dziwo. Wszystko jest fajnie ze sobą spasowane, w sensie dobrze spasowane. Nie ma luzów. Jak ostrość złapiemy, to będzie super. Wszystko jest ze sobą dobrze spasowane. Nie ma żadnych prześwitów. No, między G10 a tym stalowymi elementami. No, tylko że. O, właśnie. Jak widzicie, wszystko jest dobrze, bardzo dobrze zrobione. To samo tu. Patrzcie na centrowanie, jest lepsze niż w wielu nożach z droższej półki. I co? Blade Play'a nawet nie ma. Posiada otwór na linkę. Tak jest. No, malutki on jest, ale jest. Ja oczywiście nie używałem, więc nie wypowiadam się. Clips. To jest taki powiększony benchmade'owski clips. Oczywiście clips Deep Carry i każdy inny clips od benchmade'a też tu pasuje. Zobaczmy sobie to w spodniach. Najlepiej zobaczyć, jak się wkłada i wyjmuje. A wkłada się i wyjmuje na luzie. O, już widać, że kieszonka przytyrała się trochę. Prawda? No i tak jeździ, no to tak jeździ, no to wiadomo, że trochę wystaje idealnie tyle, żeby łatwo było złapać, nóż wyciągnąć i super. I dobrze jeździ i pewnie jeździ, chociaż dużo waży, ale on jest właśnie tutaj długi w trakcie noszenia, a tutaj cienki, więc świetnie w kieszeni leży i znika. No podobnie jak powiedzmy rat. No. Tutaj idealne porównanie do rata z tym, że wklęsły szlif, czyli po prostu lepszy. No, lepszy niż pełen płaski, no bo na EDC świetny jest. Jeśli chodzi o przygotowanie posiłków, to jest, w klęsu jest najlepszy tak naprawdę. Nie, jak pełen płaski, to tak jak powtarzam, przy cienkiej głowni. No tutaj głowni jest 3,2 i moim zdaniem fajnie się sprawdza. No tylko jest gorzej wyprowadzony niż w tych droższych nożach, ale i tak jest nieźle, bo jest, zobaczcie tutaj, miejsce, gdzie można sobie zacząć ostrzenie. Nie ma tak, że się tu gdzieś kończy, gdzie ja to widziałem. No, w wielu nożach tak jest, prawda, że tutaj gdzieś się kończy krawędź tnąca i jest niedopracowana. No tutaj jest dopracowana. Ogólnie tak w ogóle bardzo mnie ten nóż pozytywnie zaskoczył. Jestem w szoku, że jest aż taki dobry. Myślałem, że jak to w przypadku tych pierwszych wersji noży tego typu bywa, że będzie gorzej, a jest lepiej. Więc od użytkownika, no oczywiście poza wagą, ale jak ktoś lubi duże noże i powyżej 100 gramów nosić, to idealny, tylko pewnie trudno go dostać albo i wcale już go się nie dostanie. Postaram się gdzieś tam wrzucić, może na fejsie czy na Instagramie, to sobie zobaczcie zdjęcie porównujące jeden i drugi nóż. W sensie Land i ten. Ja uważam, że nóż jest wart uwagi. No mimo to, że jest z rzynka. No. Ale nie do końca, no bo tutaj trochę tego swojego dodali. Jest naprawdę nieźle wykonany. Ogólnie ja jestem z niego zadowolony i z używania jego też jestem zadowolony. Więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!